Cześć, witam Was w kolejnej części naszego wideo poradnika. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dalszą częścią naszej więźby dachowej, ale pierwszym elementem niech będzie wstawienie w to miejsce słupa. Przejdźmy na poziom 0. Wczytajmy teraz do naszego projektu słupa drewnianego. Narzędzie słup konstrukcyjny, skrót z klawiatury CL. Wczytaj rodzinę. Słupy konstrukcyjne, pamiętamy, drewno i mamy tutaj tarcica wymiarowa, słup, otworzymy, wczytamy dowolny przekrój, edytuj typ, powiel i niech to będzie słup drewniany 14 x 14 cm. Zmieńmy jego wymiary. OK. Teraz pamiętajmy, żeby wstawiać na wysokość i ustawmy ją na razie do poziomu pierwszego w miejscu przecięcia się tych osi. Zobaczmy na widok 3D. Widzimy, że troszkę nam tu brakuje do podparcia tej murłaty, więc poprzez odsunięcie góry tego słupa wyrównamy się z tą rzędną. Ja pamiętam, że to powinno być 135. Jak to odczytałem? Skrót z klawiatury EL. Widzę, że moja rzędna tutaj to jest 420 cm. Mogę z moich elewacji sprawdzić, że poziom pierwszy to jest 285. Różnica tych dwóch poziomów daje mi to odsunięcie. Równie dobrze mógłbym posłużyć się tutaj działaniem matematycznym, więc możemy to przy cięższych, jakichś większych obliczeniach sobie zastosować. OK, czyli pierwszy etap, słup tu nasz jest na razie wstawiony. Będziemy pewnie coś tu jeszcze kiedyś kombinować, ale to może przy okazji, jak będziemy mieli już większą część naszej więźby. Kolejnym krokiem będzie skopiowanie naszego wiązara, zaplanowanie jego rozstawów. Przejdźmy na poziom pierwszy na chwilkę. Jak widzimy, moglibyśmy to robić z tego widoku, ale będzie to troszkę utrudnione. Poradzimy sobie za pomocą widoku 3D, ustawimy na naszej kostce widok z góry, tak widzimy całość konstrukcji. Ale zanim to wszystko, to zaznaczmy to, co chcemy skopiować. Nasze dwie krokwie, jętka i nakładki. Przechodzimy na naszą kostkę, widok od góry. Wybierzmy narzędzie kopiuj, skrót z klawiatury ewentualnie CO. I teraz wskażemy punkt, względem którego chcemy kopiować. Niech będzie to ta krawędź. Na pierwszy rzut oka wydaje się być wszystko ok, ale popatrzmy na widok 3D, co nam się tutaj stało. Jak widzimy, nasze krokwie pojechały w dół. Jętka i nakładki się nie ruszyły. Co tu się stało? Przy kopiowaniu zwróćmy uwagę na poziom odniesienia, obieg nadrzędny. Ta krokiew jest zamocowana do stropu monolitycznego. Ta krokiew kopiowana już do poziomu pierwszego. W związku z czym stąd bierze się nam ta różnica. Przejdźmy na nasz widok i teraz chcielibyśmy nasze krokwie podnieść tutaj do góry. Teraz przy kopiowaniu powinno już być wszystko ok, bo zawsze będziemy łapać się pewnie do poziomu. Natomiast jak poradzić sobie z czymś, co już kiedyś mieliśmy? Możemy zaznaczyć te dwie krokwie i wybrać opcję wskaż nowy nadrzędny. Ale nie będziemy mogli tutaj wybrać poziomu, bo nie jest on widoczny. Więc zanim to wszystko, to użyjmy tutaj naszej żaróweczki. Pokaż ukryte elementy. Teraz ponownie zaznaczę krokwie. Wskaż nowy obiekt nadrzędny. Wybiorę poziom pierwszy. Widzicie? Nasze krokwie teraz obniżyły się do tego poziomu. Ponieważ mają złą ustawioną rzędną, ja podniosę je w tym momencie do góry. Oj, skopiowałem, przepraszam. Zamiast podnieść. Jeszcze raz. Zaznaczę MV, move i przesuwam do góry. Więc jak widzimy, stworzyliśmy sobie tutaj już kolejny wiązar. Teraz moglibyśmy zaznaczyć nasze wiązary i przy równym rozstawie wykorzystać narzędzie szyku
Teraz je na chwilkę tylko zaprezentuję, czyli mógłbym zaznaczyć moje elementy. Szyk to jest skrót z klawiatury AR. Przejdź sobie na widok z góry, tylko zanim wybiorę AR, to ustawię sobie widok z góry. No i teraz mógłbym ustawić, że ile ma ich być, powiedzmy 5, w rozstawie co 90. Jak widzimy, mamy 5 wiązarów rozstawionych co 90 cm. Ale my posłużymy się tym, żeby nasze tutaj rozstawy były czasem zmienne, w związku z czym pokopiujemy sobie po jednym takim wiązarze, ale też możemy, żeby nam było łatwiej kopiować, stworzyć z niego grupę. Zobaczmy, jak nam to będzie szło. Czyli wybieramy utwórz grupę, skrót z klawiatury GP, podpisujemy wiązar, klikamy OK, ustawiamy się na widoku z góry. No i pamiętaliśmy, że mamy mieć tutaj odległość tych 3 cm, ale doszła nam nakładka, więc nam tych 3 cm brakuje, więc przesuńmy się o grubość nakładki, czyli o te 2 cm przesunięte. Dobrze, więc teraz mamy tą naszą grupę i postarajmy się ją skopiować. Może załóżmy rozstaw 96 cm osiowy. Na początku zobaczymy, jak nam to, że tak powiem, całościowo będzie wyglądać. Więc rozsuwamy sobie co 96 cm i zbliżając się do ostatniego elementu widzimy, że no dosłownie 3 cm nam brakuje, więc możemy zmniejszyć rozstaw tutaj na ostatnim elemencie poprzez przesunięcie go o 3 cm. Teraz powinna być ta odległość zachowana. Jak widzimy, przy kominie wydaje się być w miarę wszystko w porządku. Nie wiadomo, czy jeszcze go jakoś nie powiększymy, czy w przypadku, kiedy jeszcze tutaj będziemy coś aranżować, zmieniać, nie dojdzie nam. Wtedy będziemy sobie pokazywać, że można wszystko szybko, ładnie, zgrabnie edytować jeszcze i wprowadzać szybkie zmiany. No dobrze, ale doszliśmy do tego momentu. Na pewno tutaj jak przeniesiemy nasz ten wiązar, no to będziemy mieli tutaj spore siły, więc konstruktor nam to jeszcze pewnie później będziemy w kolejnych filmach te elementy jeszcze wymiarować i weryfikować nasze gdzieś tam założenia z tak zwanego grubego palca. W związku z czym na poziomie pierwszym też po tej stronie ustawię nasz wiązar. Najpierw zacznę od tego skrajnego. Na 3D poprzez narzędzie AL wyrównam sobie płaszczyznę, czyli do tej płaszczyzny poproszę tą płaszczyznę. Przez to, że jest to grupa, przesunął nam całość. Dobrze. W związku z czym, co dalej? Przechodzimy na nasz widok 3D od góry i postarajmy się zapewnić jeszcze odpowiedni rozstaw w tych miejscach. Czyli ponownie narzędzie kopiuj i wybierzmy tym razem rozstaw tak, żeby zmieścić się tutaj na dole. Dosuniemy się na 3 cm. Zobaczmy, jaką teraz mamy odległość. 9, więc mogę to przesunąć o 6 cm. Tak, przesunąłem. I teraz zobaczmy jeszcze, jaka jest odległość pomiędzy tymi dwoma wiązarami. Żeby to było w pełnych centymetrach. 46. Jest OK. Skopiujemy sobie nasz wiązar i osobo rozstawmy go co 85 może. Tutaj by nam zostawało 60, więc może zmniejszmy. Jaki jest rozmiar pomiędzy tymi dwoma? 75, więc przesuńmy 1 o 10. Tak jak mówiłem, przez przypadek skopiowałem zamiast przesunąć, więc jeszcze raz przesunę. 5 na przykład i zobaczmy teraz, jak to wygląda, czyli tutaj mamy powiedzmy tą 70, tutaj jest 90, tutaj 110, więc moglibyśmy to przesunąć o jeszcze, przesunę o 10, to też przesuniemy o tym razem 15, zobaczmy, jak to się prezentuje.
95, 95. Jest OK. Więc w tej chwili mamy stworzone już naszą taką bardziej widoczną więźbę. Kolejne elementy, które musimy tutaj stworzyć, to oczywiście wiatrownice, łaty, kontrłaty i będziemy mogli mówić, że nasza więźba jest skończona. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli się podobało, proszę zostawcie łapkę w górę i możecie nam zasubskrybować nasz kanał. Dzięki!